Pewnie większość z Was słyszała, że ten 2018 rok był trudny dla bytowi. Ale jak to wyglądało w praktyce? O tym porozmawiamy z panem Dariuszem Kiedrowskim, wiceprezesem klubu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No to jaki był ten rok dla klubu? Rok był... Może nie rok, ostatnie półrocze było ciężkie, nawet można powiedzieć bardzo ciężkie. Po wycofaniu się głównego sponsora firmy Drutex w maju tego roku postanowiliśmy w zarządzie, że spróbujemy uratować dla Bytowa pierwszą ligę. Udało się, jesteśmy na dobrym miejscu. Powiem, przełomowe miesiące, no to chyba tak czerwiec i lipiec, które dały nam jako tutaj ludziom odpowiedzialnym, powiedzmy, za klub, bardzo mocno w kości. I bardzo dużo rozmów, bardzo dużo takich tematów różnych pobocznych, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o wszystko, co związane z klubem. Też oczywiście wielkie podziękowanie dla naszych sponsorów, typu firmy EcoColor, Polmor, Stacom, Dabew. No bez tych firm to po prostu by się nie udało. Parę nocy nieprzespanych, bardzo dużo telefonów wykonanych i rozmów z dużymi ludźmi. Udało się. Było ciężko, bardzo ciężko. W tej chwili, na tą chwilę, klub jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy jest bez wielkiego zadłużenia. Pieniążki, jak to się mówi, są, może inaczej, klub nie jest po prostu zadłużony, ale dochodzi do takiego momentu, że może zabraknąć pieniędzy. Tyle, tak powiedzmy, jeżeli chodzi o to pytanie. Zanim przejdziemy do tych kwestii bardziej organizacyjnych, to chyba jednak trzeba powiedzieć, że sportowo to był całkiem udany rok, mimo takich trudności. Tak, kadra klecona na prędce, można powiedzieć. Kadra, można tak powiedzieć, że Adrian, trener nasz, złożył tych chłopaków wszystkich z niższych lig i dał też szansę przede wszystkim ludziom, no z niższych klik przede wszystkim zawodnikom. Złożył tą drużynę na miarę możliwości. Dostał widełki, można powiedzieć, od nas dostał widełki, w jakich realiach, w jakich pieniążkach może się poruszać. Złożył kadrę. Kadra według mnie wystartowała fantastycznie. Będąc na rozmowie w Radio Weekend przed pierwszym meczem, no to powiedziałem, albo będzie bardzo mocno do tyłu, albo po prostu wystartujemy dobrze. No, wystartowaliśmy fantastycznie. Można tak powiedzieć, start był fantastyczny. Wynik 26 punktów, 10 miejsce. Chyba, tak jak swego czasu powiedział Jakub Kuzdra, że byśmy to brali w ciemno przed sezonem. I tak faktycznie jest. Jest oczywiście, można powiedzieć, jest niedosyt. Tak jak żeśmy sobie ostatnio gdzieś tam rozmawiali, jakby te 4 punkty więcej, no to by była bajka. Ale ogólnie według mnie sportowo jest pozytywnie. Wspominał pan o takich jeszcze problemach finansowych, które gdzieś trapią nasz klub. Gdyby ktoś na to spojrzał z zewnątrz, powiedział jak to, przecież Bytowie jedzie na obóz do Turcji. No ale wiemy, że ta historia jest troszkę inna i Bytowia na pewno takim kryzysem jeszcze nie jest. Nie, to tutaj to tylko ukłon w stronę dwóch sponsorów, konkretnych dwóch sponsorów, którzy się nie ujawniają. My ich też nie będziemy ujawniać. Dwie mocne firmy, które po prostu nas wspierają, zaoferowały nam pieniążki na obóz i na przeloty. No, powiem krótko, grzech by było z tego nie skorzystać, dlatego korzystamy z tego wszystkiego. Dlatego to po prostu organizujemy. By nie brakowało, przypuszczam, może na parę innych rzeczy, ale jakbyśmy tego, byśmy z tego nie skorzystali, to tych pieniążków też by nie było. Tych pieniędzy by po prostu nie było. Ci sponsorzy by nie przekazali tych pieniędzy, jeżeli chodzi po prostu, tak po prostu na klub, tak? Przekazali pieniądze typowo na obóz. Jedziemy. Mam już blisko 40 sponsorów, jeśli chodzi o nasz klub. No jak pan myśli, co tak powoduje, że ci sponsorzy chcą naszą Bytowię finansować, się sponsorować? Jak też pan by zachęcił nowe firmy do sponsoringu?
Część firm jest typowo bytowskich, tak? Które po prostu są gdzieś tam z nami związane od iluś lat. Część dołączyło poprzez typu firmy, tak jak mówiliśmy, Eko Color Dabew z taką, którzy też, te firmy też nam pomagały pozyskiwać tych sponsorów. Część jest zbytowa, część się identyfikuje z Bytowią i jest z nami. Zachęcić? No zachęcamy, jak najbardziej zachęcamy, tak? Bo tak jak powiedziałem, będzie pieniążków nam brakowało. Będzie nam pieniążków brakowało. Zrobiliśmy w październiku, zrobiliśmy pierwszy klub biznesu. W październiku czy w listopadzie? No, już mniejsza o to. Zrobiliśmy pierwszy klub biznesu. W styczniu przygotowujemy do drugiego spotkania ze wszystkimi naszymi sponsorami i chcemy się spotkać, znowu porozmawiać. Tyle. Jeśli chodzi o taką kolejną kwestię w naszym klubie, to jeśli chodzi o ten sponsorik, bardzo wielu osobom wydaje się, że to są bardzo duże kwoty, ale tak naprawdę jeśli można być sponsorem naszego klubu, no wchodząc za bardzo małe pieniądze. Powiem tak, wśród 40 sponsorów to mamy firmy, które, no powiem kwotowo, tak, są to firmy, które wpłacają pieniążki na poziomie nawet 150-200 zł i są naszymi sponsorami, tak zwanymi brązowymi sponsorami. Nie są to naprawdę duże pieniądze. Gro ludzi, gro firm naprawdę myśli, że to są nie wiadomo jak niebotyczne, bo pieniądze w piłce nożnej są naprawdę duże, a tutaj no powiem krótko, bierzemy, kto jest z nami chętny współpracować, kto jest z nami się chętny reklamować, kto chce się pokazywać przy Bytowi, kto chce być z nami, jesteśmy za. Każdą firmę przyjmiemy z otwartymi rękoma, która przyjdzie do nas, która nam zaoferuje 100 zł, 150, 200 zł czy 5 tysięcy. No tak. Zapraszam. Każda firma jest dla nas ważna, każdy sponsor, no ale chyba brakuje jak na razie tego głównego. Widzimy tutaj koszulkę tego sponsora strategicznego, brakuje. Są jakieś pomysły, jak go można byłoby pozyskać? No wysłaliśmy ileś wiadomości, rozmawialiśmy z paroma firmami. Powiem tak, na tą chwilę się nie udało. Gdzieś dalej są toczone rozmowy z pewnymi firmami. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Fakt, brakuje tego tak zwanego koszulkowego sponsora i powiem, jakby faktycznie był ten sponsor, byłoby dużo, dużo lżej i na pewno byśmy nie myśleli teraz, jak za jakiś czas może będziemy łatać dziury. Tak jest. Cel na ten nowy rok to będzie właśnie chyba takie zapewnienie stabilizacji finansowej dla naszego klubu. Przede wszystkim, no to jest tak, to jest, kwestie finansowe są najważniejsze tutaj, można powiedzieć, ale też kwestie piłkarskie, tak? Znaczy się zawodnicy, no nie ma co ukrywać, przydaliby się nowi zawodnicy, gdzieś tam jakiś człowiek by się przydał do obrony, jakiś człowiek by się przydał do środka, do pomocy, tym bardziej, że już Zagłębie Lubin praktycznie skróciło nam okres wypowiedzenia Kaspra Chodyny, no to już nam odejdzie zawodnik. Dwóm zawodnikom kończy się teraz na koniec grudnia kontrakty. Oczywiście będziemy z nimi rozmawiać, zobaczymy, co z tego wyniknie. No Mateusz odchodzi od 1 stycznia na fotel wiceburmistrza w Bytowie. A jeszcze będzie nadal trenował, prawda? Tak, będzie trenował, chce z nami być. Powiedział, że nie odpuści tego, ale wiemy, jaka jest praca w urzędzie. No zobaczymy, jak to wszystko pogodzi. Jestem za tym, bo to człowiek jest naprawdę przesympatyczny. I jak to się mówi, dobry duch naszej drużyny. A czego pan sobie by tak życzył w tym nowym roku? Jeżeli chodzi o klub, takiego spokoju, żeby się nie martwić, jak swego czasu była firma Drutex, to w dalszym ciągu wielkie ukłony do firmy Drutex. Nie brakowało, można powiedzieć, no nie brakowało pieniędzy od pierwszego do pierwszego. W tej chwili też to się fajnie układało, bo gdzieś tam na początku sezonu pierwsza liga wpłaciła dość fajne pieniądze i gdzieś tam z tej kubki mogliśmy sobie dobierać co miesiąc coś. Teraz ta kubka, jak to się mówi, wyschła i nie ma. No i szukamy dalej sponsorów, będziemy dalej ich szukać. Co sobie życzę? Przede wszystkim takiego spokoju w klubie, który jest taki w miarę, ale no ten sponsor strategiczny jakby był, to faktycznie by się przydał nam. To też chyba taki na koniec dobry moment, aby podziękować tym wszystkim osobom i które no, wspierają nasz klub,
ale też które no, na co dzień gdzieś się bardzo mocno i wspierają i pracują. Też chodzi mi tutaj między innymi o wolontariuszy, których no, ku naszemu zdziwieniu było ich całkiem sporo w tym roku. Tak, mieliśmy chłopaków do zegara, do koła, mieliśmy chłopaków, chłopaków panów, czy jak powiedzieć, mieliśmy do którzy nam pomagali gdzieś tam przy tak zwanej puszce troszkę. Mieliśmy naprawdę dużo tych wolontariuszy, naprawdę sprawdzali się i bardzo im dziękujemy. Dziękujemy no wszystkim, którzy byli za darmo, tak można powiedzieć. No za darmo byli, tak, pomagali. Między innymi no, nasi panowie od strony internetowej, to są wolontariusze. Tak, pan od marketingu, pan rzecznik prasowy nasi, to są też wolontariusze. My jako zarząd też cały czas pracujemy za darmo. Robimy swoje, próbujemy rozmawiać ze wszystkimi, gdzie się tylko da. Zobaczymy dalej, co będzie. No i taki to był rok. Dziękuję panu za rozmowę. No i miejmy nadzieję, że no, te nowe miesiące dla naszego klubu będą zdecydowanie lepsze, zwłaszcza pod kątem finansowym, no i sportowo też sobie życzymy, żeby było jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.